Łąca! Za nie! Tak! Zbudujcie się na mnie! Nie, będziemy cię oszustwić! A nie, skurwa! Skurwa! Dobra! Już, tylko muszę zabrać twoje rzeczy! Właśnie, ja mówię, że się tu pojedziemy! Dobra! Nie chcę tylko, żeby tego trolla wygrała nikogo innego! Dobra! Już! Dobra, wracamy! Watch Beach 566, Minecraft, Games, and More. W poprzednim odcinku Minecraft z Wojtuchem, Wojtuch wylądował na nowej tajemniczej planecie zwanej Tektum, na której spotkał łowcę, który prawdopodobnie tam rządził. Dodatkowo ten jegomość uwięził Wojtucha w pułapce, ale po pewnych negocjacjach mieszkaniec planety go wypuścił. Łowca twierdził też, że widział Wertora, który spadał wraz z miastem magów. Lecz zanim tam się udadzą, to w tym odcinku pójdą na polowanie i wyjaśni się też sprawa występowania dużej ilości owiec z odcinka 8. Dodatkowo Wojtuch ma urodziny 4 lipca i fajnie by było, gdybyście złożyli mu życzenia. To tyle z tego opisu i zapraszamy was już do odcinka. No to idziemy w drogę, na polowanie. No, no tak, w drogę, to pojedzenie. Pojedzenie, a tak by the way, jak masz na imię? No, nie wiem, czy mogę ci to zdradzić. No ale wiesz, w sumie mówiłeś, że mi pomożesz odszukać mojego przyjaciela, więc chyba możesz sobie ufać, nie? Możliwe. No. Patrz, owca. To jak brzmi? O, tak jak wczoraj. No, wełny są przydatne, serio. No, do więcej łóżków. Dobrze, to nie będę przed tobą tym ukrywać. Moje imię to Nikolas. Aha, skoro. Chociaż pierwotnie rodzice nazywali mnie Godlo. Ej, jak tu znalazłem coś dziwnego. I co to jest? A nie wiem. Nie uważaj! Gleba! Nie podoba mi się to. No mi nie podoba, też. Czy wyjdę pierwszy. Dobrze. A niech mnie biją kule, chodźcie! Kurde... Wiesz co to jest? To jest wiedźma! Wiedź jakiegoś... Ty, chodź, chodź, mam pomysła! Kurde! Tego! Chodź, wracamy! Dobrze. Na szczęście na dwoich GPS-ie zaznaczyłem, gdzie jest chatka. Jak to? No normalnie, bo wiesz, że przyleciałem na to planetę, to chyba jakiegoś GPS-a musiałem być, nie? Sorki, ja jestem taki, wiesz, łowca z mieczem, siekierą, nie wiem, co to ma jest. Dobra, to mianowicie niedawno odkryłem, że wiedźmy można łatwo przekupić. Mogą nam zdać jakieś bardzo ważne informacje albo jakieś podejrzane składniki. Aha. I jedną z naszych głów możemy ją przekupić. Myślę nad głową zombie. A nie lepiej by było głowę Widera? Nie, na pewno nie. To jest moja pamiątka. To jest najlepszy możliwy okaz, jaki był. Został jeszcze jeden Wither z dwoma głowami. Aha. Więc nie, zombie. No dobrze, ale jak to nie zadziała i zamieni nas też w tego tygrysa, to co wtedy? A niech ci będzie. No dobra. Ale patrz, jak ją stracę i nie będzie opłacalne. O, to nie chcę być w twoim miejscu. Zbierz ją. Dobrze. Dobra, to idzie. Pozwolisz, że ja się z nią przywitam po starym polskim przysławiu. Zaraz cię przesądzę do nowa. Niedługo zostaniesz moim nowym tankiem eksperymentem. Dobra, wiedźma, koniec tej zabawy. A kolejne eksperymentki z same dobrowolnie przyszły do mnie. Który nawet nie kapisz. Wiesz to. Dobra. Ja coś tego się źli ludzie jesteście. No dobra, ale mamy do ciebie teraz, kurde, kilka pytań. O, dobra. Zadawaj! Ale no dobra, no to po pierwsze... Weź tam to na głowę, dobrze, bo dobrze, inaczej dobrze. O właśnie, dlaczego się boisz tej, kurde, głowy? No powiedzmy, że to jest... Chcemy coś pomóc. Wspominająca głowa mojego ex.
chłopaka. I na ten chłopak był trochę zły i dobry i po prostu złe wspomnienia o nim mam i aha, dobra. Przepraszam. Dobra, a ty dlaczego wiezisz tego oto tygryska, wieśniaków i czemu tu są owce? To jest ręka. To jest po prostu mój plan, mini plan. Nie trzeba ci wiedzieć, zostaw moje jajko! No, chyba mi trzeba wiedzieć. No. Ale najpierw niech twój tam asystent odda mi moje produkty, które mi ukradł tutaj. A ja nic nie wiem. Tak, no to czemu tu nie ma tutaj tego, no, weź. Wszystko! Jak to mamy się dogadać, to kurde. A jak się... A, książki nie było. Ile? Wiesz, ile się napracowałam, żeby zrobić taką jednokrotkę? Dobrze, masz to. Powiedziałam wszystko. To to fajne, to też chciałam sobie wziąć. Dobra, daję ci to wszystko, co masz. Masz. Tylko mnie nie zjedz. Płomienne wibratory. Dobra. To wszystko. Skoro ci teraz... Już to... Okej. Okay. No to skoro ci teraz oda, to opowiadaj nam te historie. Historię o tym moim ex. Znaczy nie ex, tylko ten. Dlaczego ten tygrysek się znalazł i dlaczego tu jest tyle wieśniaków? I owiec. Lęka tyle robi wieśniaków. Ponieważ potrzebuje bardzo dużo eksperymentu. Dobra. Zdaję wam mój eksperyment, to mieć taka, jak to się nazywać, kelner, nie. Długa, nie. Co to za słowo? Ucieka, patrzcie. Poczekaj, panie. No, ja nic nie widzę. Ja go przypilnuję. Dobra. To taki kelner, tak powiedzmy, miał potrzebować. I to mogę zrobić owca i człowiek. A ten tygrys to nieudany eksperyment jest po prostu. No i tyle. A ty go więzisz dlatego, że? No bo to fajny kotecek i po prostu mogłabym zrobić z nim więcej eksperymentów, a jak nie uda mi się eksperymentów zrobić dużo, to po prostu go zim. Aha, dobra. No słuchaj, no to może w zamian za to, że eksperyment ci się nie udał i działa za to, że ty wypuścisz tego tygryska, to słuchaj, ty jako wiedźma potrafisz robić takie tunele wiarowe, Ale ja nie widzę tutaj mojego tygryska! Za tobą. Cześć. Już do kawki! Tygrys! Ej, nie widzisz nas. Ja się palę. Ale tygrysy są groźne. Ej, Niko, gdzie ty jesteś? Od niej. Ja też mnie od niej. Szukaj, ale nie mogę. No, ja tu znalazłem go. No to ty też chodź tu. Chodź. My tu wszystko pilnujemy. Także chodź. No, chodźcie. Ale ja Niko, że ty zdasz koci język. No to słuchaj. Moja propozycja jest taka, że jako wiedźma, czy właśnie potrafisz różne wymiarowe rzeczy robić? Naturalnie jestem wiedźmą. To za głupie pytanie. No to słuchaj. Zamiast za to, że wypuścisz tego tygryska, co rzuca jabłkami, to mogę ci dać mojego lokaja, tylko przywołać z innego wymiaru, Andrzeja. To ty dalej. Lokaj. Mam, nie jest to zły pomysł, lokaj. Tak, przydać mi się lokaj. Spoko. A, no to spoko. No to umowa stoi. Okej, okay. No to najpierw weźmiemy tego tygryska gdzieś, kurde. Weź go, Niko, zaprowadź do domu. Ja go zaprowadzę. Dobra. A ty bądź grzeczny. Może dostaniesz więcej jabłek. Gdzie mamy iść? Bigę, chodź tutaj. Ła, bije mnie. Zabijesz Stefana Bigo. Nie wolno go zabijać. Ła. I co, nie zapomnijcie mi składniki nie, przynieść. Nie, bo ci zaraz jeszcze dało. No dobra, no to a jakie składniki? Będziecie wiedzieć jakie. Widzisz, wkurzyłeś boginię. Aha, no to podostał jakąś pizzę czy coś? Tak, a duch mnie bije, ciocia mnie bije, znaczy. Potrzebuję otóż oko pajączka. Z owcy jajko. Mhm. I oczywiście neterową gwiazdę. Dobra,
to wtedy ci to zaraz przyniesie. Dobrze. Aha, zaczynajmy. Oko wajączka, oczywiście mile widziane. Kości, otóż starszego na swój wiek człowieka. I oczywiście najważniejszy składnik gwiazda na Terru. Powstań, powstań mój. To gdzie ja jestem? Oj, spokojnie, mój drogi. Już jesteś bezpieczny. Moich rąk. Ale jak to? Gdzie? Co? O, fajna pani jesteś. No i jak to? Jak powie... A, może tam? W Woltach? Pamiętasz mnie, Andrzeju? Nie. Byłeś moim lokajem w serii Minecraft z Wojtuchem. O tym nie ustawiłeś samego. Żebym musiał polować te zwierzęta i zdobywać pożarcie. No wiem, ale musiałem się obudzić, ponieważ musiałem mieć urlop na YouTubie i tak dalej. Ajajaj, zero kłótni. No, mam bardzo dobre nowiny dla ciebie. Jaki? Już nikt więcej cię nie zostawi, bo jesteś od teraz mój. No, dobrze, przynajmniej już nikt nie będzie jak nie głodził. Na pewno zadbam o to. A dasz podtrzymać bąbelki? Mhm. Do git! Dobra. To słuchaj. Bo, pani Wiedźmo, czy ty... Weź, Niko, zostaw tego typiska. No, pani ale Wiedźmo, to jest czy ty... Nie widzę tego rysa. No? Czy ty, pani Wiedźmo, znasz drogę do miasta magów i czy mogłabyś nas tam poprowadzić? Za taki cudowny prezent, oczywiście, jesteście aż mile widziani, ale nie na długo oczywiście. Drugi raz, jeżeli przyjdziecie, to od razu do kotła pójdziecie. Więc zaprowadzę was, ale już nigdy nie wracajcie. Czyli nawet się jej zrymowało. No dobrze, to chodźmy dla. Chodźcie. Mów na przodem.